Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie do czytania z kart anielskich na luty 2019. I jak zwykle, czytanie jest dla subskrybantów, łamane subskrybentów według słownika języka polskiego. I podzielone będzie na dwie części. Czyli ten nasz nowy system. Od barana wszystkie znaki do panny i druga część od wagi do ryby. Pod spodem będziecie mieć, który znak kiedy się zaczyna. Okay? I mam nadzieję, że wszyscy tego słuchają, bo potem są wpisy, a gdzie lew na przykład. Okay? A patrzy się na dokładnie tam, gdzie lew jest. Więc troszeczkę myszką trzeba ruszyć w tą i w tamtą stronę, żeby odczytać swój znak. Teraz, wiecie, ten miesiąc, mam nadzieję, że będzie pełen harmonii, bo to jest miesiąc miłości. Widzicie, ja już tam serce mam od jakiegoś czasu za sobą, bo tak czuję. Potrzebujemy miłości, potrzebujemy dobroci, współczucia i harmonii. Harmonii na zewnątrz i harmonii wewnątrz. Ja oczywiście zapraszam do Vimeo On Demand, albo też na mojej stronie, gdzie link jest pod spodem, do czytania wiadomości anielskich z uzdrawianiem. I to stanie się waszą własnością, można rzucić na komputer. Więc już czuję, że będzie dużo o związkach, więc dla tych, którzy są w parach, ale i także dla tych wolnych. Więc sama już jestem ciekawa, co to będzie, bo to będzie już po zrobieniu wszystkiego. Po raz pierwszy w historii swojej działalności. A moje pierwsze filmiki były nagrane w 2013 roku na Hawajach. Po raz pierwszy chcę zrobić coś, czego do tej pory nawet o tym nie pomyślałam. Ponieważ jest to miesiąc miłości. Zobaczę, ile, kochani, wpłynie darów na mój, na moją stronę internetową. To, którą macie pod spodem, poczytania, gdzie się zgłaszać. Pierwsza strona są dary pieniężne albo WSD w dolarach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze miło jest to otrzymać, że za to, co robię, jest forma jakaś podziękowania, bo zazwyczaj jest dziękuję Grace za pracę, czy za filmiki, czy za czytania, ale także jeżeli chcemy przyciągać miłość, dobroć i szczodrość wszechświata, to i potrafimy być wdzięczni za to, co otrzymujemy. A więc czy to będzie dar mniejszy czy większy, przyniesie mi ogromną radość widzieć, że to do siebie staracie się przyciągać. Może być dziękujecie za pracę, a jeszcze lepiej miłość za miłość, bo można tam wpisać, jaka jest intencja. Miłość za miłość. Wiecie, ja sama już w tej chwili przyciągam miłość. Jak najbardziej. Nie będę ukrywała, że czekam na tego właściwego mężczyznę. Czekam. Cierpliwie. Robiąc to, co robię, jestem tak zajęta, nie mam o tym za dużo czasu myśleć. Niemniej jednak moją intencją jest już w tym roku odnaleźć nie moją drugą połówkę, bo my nie jesteśmy chodzącymi połówkami czy ósemkami, ale tę drugą duszę, która będzie pięknie ze mną rezonowała. Więc dając siebie, także i przyciągamy. Więc dlatego w tym darze, jeżeli przyślecie, za co z góry serdecznie dziękuję, napiszcie miłość za miłość. Ale to już do waszej należy
To już do Was należy i zależy od Was, co tam wpiszecie. I koniecznie dopiszcie, czy chcielibyście, abym podziękowała Wam, wyliczając imię i nazwisko, czy samo imię, czy inicjały. Więc ja nigdy tego nie robię, jak coś mi przyślecie, dlatego że nigdy nie wiem, czy w ogóle chcecie być rozpoznani w ten sposób, czy chcecie, żeby rodzina, ktokolwiek tam o tym wiedział. Niektórzy są bardzo osobami, bardzo prywatnymi. Ale tutaj dopiszcie, bo ja zechcę potem zrobić filmik, gdzie podziękuję publicznie wszystkim za to, co, kto i tak dalej. Jeżeli sobie życzycie, żeby sumę wymienić, też bardzo chętnie to zrobię. Cokolwiek sobie, kochani, życzycie. W każdym bądź razie to będzie publicznie zrobione, z nazwiskiem czy bez nazwiska, zależy od Was. No i teraz już możemy przystępować do czytania z kart anielskich na miesiąc luty 2019 dla moich subskrybantów bentów. Teraz będzie ciekawie, ponieważ ja czuję miętę wyłącznie do subskrybantów, a wiem, kochani, nie musicie podpisywać tam w słowniku języka polskiego jest subskrybentów. Teraz po tym wiem, czy ktoś słucha tej mojej przedmowy, czy nie, bo jeżeli ciągle będzie mi pisał subskrybentów, mówi się subskrybentów, to już wiem, że nie słuchał początku. Okej, kochani, więc przystępujemy i jak zwykle zaczynamy, kochani, od barana. Ja już sobie tutaj go odznaczam za każdym razem, żeby absolutnie nie pominąć żadnego znaku. Dla moich drogich baranów. No więc wiecie, karty już są tasowane, przygotowane i jak my robimy, to zupełnie inaczej. Czyli co ja czuję? Czuję szóstkę, bo szóstka to harmonia i balans. Więc to jest początek. No, nie jest to początek, ok. Więc tak jak mi podpowiadają, słuchajcie, tak jak mi podpowiadają, 2, 4 i 6. Ok, czyli to odsuniemy dalej, bo ja w ogóle mam 8, ale tu słyszę liczbę 6, więc wiecie, jak ja działam zawsze intuicyjnie. Więc mówią tak i zaczynam początek z tej strony. A więc wygląda na to, moje drogie barany, że będziecie bardzo, bardzo, bardzo zajęte. Dużo się będzie działo, bo część jako dziesiątka, jedno się zaczyna, a drugie się rozpoczyna. Jeżeli jest to Twój numer roku osobisty 10, czyli jedynka od dziesiątki, tym bardziej jest to ważne. Coś się dzieje i to może do tego stopnia, że nawet potrzebujecie pomocy na początku lutego. Jest to bardzo możliwe. I to jest ok, ale jeżeli do tej pory nie mieliście pracy albo nie mieliście zajęcia, teraz możecie znaleźć, bo tutaj widzę, że jest sporo odpowiedzialności, sporo rzeczy do zrobienia, akcja na całego. Przebaczyć i uwolnić się od przeszłości. Czyli co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Czy to jest rodzina, czy to był związek, czy to jest nawet praca, sąsiedztwo. Gdzieś czas komuś przebaczyć i przestać patrzeć w lusterko wsteczne, słyszę i widzę ten obraz. Przestać oglądać się na to, co kiedyś było, co nie działało, co już nie miało sensu. I iść do przodu na całego z tym, co działa. Po prostu pozwolić odejść. A ta nowa energia jak najbardziej temu sprzyja. Temu najbardziej sprzyja. No i coś, widzicie, odchodzi. To jest sprawiedliwość. Czasami możecie powiedzieć, sprawiedliwości stało się zadość i bum, przechodzę w stronę, gdzie jest cudownie, gdzie jest światło. To jest gołąb pokoju, harmonii, wewnętrznej i zewnętrznej. Odchodzicie od tego, co zimne, zmarznięte i już mówicie dziękuję, dziękuję. Było, przeminęło, przebaczam, odchodzę i idę tam, gdzie jest mi dobrze, ciepło i wspaniale. Jest to też sprawiedliwość, więc może jesteście w sądzie
i sprawiedliwości stanie się zadość. Odchodzicie już od tego, co ciążyło wam, co nie służyło i idziecie tam wreszcie, gdzie jest dobrze. Więc co niektórzy są w sądzie, podpisują papiery, może kończy się coś i wreszcie jest ten werdykt, a część słyszę, idzie do sądu i szuka sprawiedliwości. I odpowiedzi przyjdą zimą, albo tą, albo następną. Czyli to, o co prosicie, to, czego pragniecie, to, czego wiecie, że to już jest wasze, wy rozumiecie jeszcze tej zimy. Wy jeszcze tej zimy rozumiecie, a na przyszłą zimę, dla części jeszcze tej zimy, dla części słyszę następnej, wreszcie będziecie widzieli, że te wasze marzenia, pragnienia się realizują. Pozwól sobie otrzymać. A więc mogą do was, słuchajcie, przychodzić. Daliście coś i teraz do was przychodzi, otrzymujecie. Cokolwiek otrzymujecie, nie czujcie się winni, więc czy to będzie dzień serduszkowy, czy to wasze urodziny na przykład. No wasze urodziny nie będą, ale zbliżają się już wasze urodziny i gdzieś coś już się szykuje, gdzieś macie coś otrzymać, pozwolić sobie otrzymać, bo na to zasługujecie, nie mówiąc o tym, że robicie coś dobrego dla tych, którzy wam to ofiarowują. I wyraźnie mówi tutaj, że jesteś, część z was jest pracownikami światła, light workers. Więc świecić własnym przykładem, swoim światłem bardzo jasno. Okay? Nawet ja dzisiaj i lampka z przodu, i coś z tyłu, i nawet z boku chciałam jak najwięcej światła. Dlatego, że jest czas przebaczyć dla was. I odsunąć się od tego wszystkiego, co już było niekorzystne. I iść w stronę miłości, ciepła, harmonii. I mieć ten balans, słuchajcie, wewnętrzny. Także cudowne macie, kochani, czytania. Odkładamy, jak zwykle, odkładamy. I jeżeli potrzebujecie więcej, Vimeo, Andyment, albo prywatne czytanie czy uzdrawianie, zapraszam. Moje drogie byki, a co dla was? A co dla was, moje drogie byki? I idziemy. Zawsze proszę, żeby posłuchać początku, żebym ja się nie powtarzała, ale także zapraszam na Vimeo Andyment, czy po prywatne czytanie dla dodatkowych wiadomości. Więc co wy macie, kochani? No wy macie jakoś, wchodzicie do lutego, moje drogie byki, co świętujecie? Coś dobrego się dzieje. Może otrzymujecie świetną wiadomość. Będziecie zaproszeni na wesele, a może jedziecie na wesele, na urodziny, chrzciny. Albo spotykacie przyjaciół. No coś w każdym bądź razie, że cieszycie się z tego bardzo. Jeśli chodzi o związki, albo o tych, którzy są wolni, godzicie się. Dla jednych godzicie się. I zaczynacie patrzeć ze strony pozytywnej. No, jest święto serduszka. Dla innych wraca ktoś z przeszłości albo wy wracacie do kogoś z przeszłości. I to może być z tego życia albo z poprzedniego. Ale ja tu widzę miłość i widzę pasję. Więc część się godzi. Część postanawia, to było świetne, wracamy do siebie. I zaraz za tym macie wieżę. No cóż, wieża mówi, czas coś odbudować, w tym przypadku, w tych kartach. Czas coś odbudować na właściwych fundamentach. Więc jeżeli ktoś wraca z przeszłości, czy wy wracacie do kogoś, godzicie się, postanawiacie znowu odnowić związek, albo pogodzić się, uzdrowić coś, robić to na właściwych fundamentach, czyli nie byle jak. Nie na szybko, tylko to, co ma sens. Dla niektórych może coś upaść, ponieważ to nie pochodziło od serca, tylko z niewłaściwych względów. I teraz, bom, musi paść, żeby coś innego miało sens. Mogą to być wasze przekonania. Może to, co do tej pory uważaliście, że było nienormalne, od takie, nie wy, a teraz nagle,
O czym ja myślałam, myślałem. To jestem ja. I mówił anioły, ćwicz, ćwicz, ćwicz to, co kochasz robić. To, do czego masz serce. To, w czym jest serce, co ci podpowiada serce. Bo w tym jest twój dar i twoje talenty, twoje przeznaczenie. Więc warto temu poświęcić uwagę. Warto czynić zmiany. Więc dla was, moje drogie byki, jest to cudowny miesiąc na zmiany, zmiany, zmiany i transformacje z tego wynika. Są inne opcje. Jeżeli czujesz, że utkwiłaś, utkwiłeś w czym i nie ma ratunku, jest możliwość czegoś innego i wreszcie jest czas, żeby dawać albo iść na warsztaty, naukę, dodatkowe wiadomości, czy to spirytualistycznie rzecz biorąc, czy po prostu ucząc się tego, co kochacie robić w wolnym czasie. Rozwijać swoje hobby. To życzę wszystkiego naj, moje drogie byki. I przechodzimy szybciutko do moich kochanych bliźniaczków. Co dla was jest z kolei? Ok, idziemy teraz następnie. Odkrywamy. I zobaczymy, co dla was. Ok, wy macie wiadomość, czas już skończyć, moje drogie bliźniaki, z kołysaniem się na lewo i na prawo. Czas powziąć decyzję, bo w tym jest cała wasza moc. Stąd jest wasza power, że wreszcie podejmiecie decyzję i zaczniecie robić wszystko w tym kierunku. Ok? Jeżeli mieliście do tej pory wątpliwości, to dlatego, że właśnie wahaliście się, tak? Nie tak, tak, nie tak, przeskoczyć, nie przeskoczyć, zostać, nie zostać, zrobić, nie zrobić. Podejmiecie decyzję, pójdziecie w tym kierunku i to jest wam wskazane. Jeśli chodzi o miłość, ja bym to w tym momencie, co słyszę, to, że to, co ty sobie tak wyobrażasz, bliźniaku, że jest dla ciebie takie dobre, wspaniałe i doskonałe, niekoniecznie tak jest. Miej otwarty umysł, żeby pozwolić wejść osobie, która naprawdę jest dla ciebie wspaniała. Bo może blokujesz się myśląc, nie, to nie ta kultura, to nie ten kraj, to nie ta osoba, ja zupełnie sobie kogoś inaczej wyobrażam i blokujesz się, więc pozwól wejść tej osobie, mając otwarty umysł tej właściwej osobie. Część z was, moje drogie bliźniaki, ocenia siebie bardzo nisko. Akurat to jest tu pokazany nów księżyca, który jest w wodniku 4 lutego, więc może coś się w tym czasie dzieje. I patrzycie na siebie i widzicie siebie bardzo mało. Widzicie, jak on patrzy i widzi malutką osobę? Czyli nie doceniacie swojej mocy. Może dlatego nie mogliście podjąć decyzji. Tak się wahaliście. A więc tu czas odbudować siebie. Może zrobić portret astrologiczny, numerologiczny, jeżeli nie mieliście robiony ze mną. I wtedy pokażę wam, jaka jest wasza prawdziwa moc, prawdziwe możliwości. Bo patrzycie na siebie malutko, malutko, kochani. A tu czas, mówią anioły, pożegnać to, co stare i powiedzieć hello, dzień dobry, do nowych możliwości, nowych ludzi. Ponieważ kończycie jedną część, jeden rozdział swojego życia, a wchodzicie w zupełnie nowy. A więc tu się zapowiadają zmiany, od razu wam powiem. I mówią, że to, co było, jeśli wreszcie spojrzysz na siebie z prawdziwą mocą, dostrzeżesz tę moc, podejmiesz decyzję, uwierzysz w siebie, rozpoczniesz zupełnie nowe życie. Komuś, jakiemuś ojcu trzeba przebaczyć, a może jesteś ojcem sam i rozumiesz, że może coś robiłeś nie tak. Trzeba sobie przebaczyć, może trzeba poprosić o przebaczenie, może trzeba wyciągnąć rękę, ale często może to już być ojciec, który nawet jest po tamtej lepszej stronie, jak to ja mówię, i ciągle jakaś zadrę się trzyma, więc kochani, blokujemy się wtedy, trzeba przebaczyć i iść do przodu, nie patrzeć w lusterko wsteczne. Archanioł Michał mówi,
że kiedy potrzebujesz pomocy, on ci chętnie pomoże. On normalnie opiekuje się tymi w mundurach, policją, wojskiem, tymi, którzy są w niebezpieczeństwie, zagraża im coś, ale także strach przed czymś, obawy, zamartwianie się. Natychmiast Archanioł Michał mówi: poproś mnie, ja odetnę od ciebie tę niekorzystną, ciemną, negatywną, toksyczną energię, ok? Życzę wszystkiego najlepszego i przechodzimy do Raczka Nieboraczka. Ok, Raczka Nieboraczka, który wcale nie jest żadnym nieboraczkiem, słuchajcie, ale to tak ładnie brzmi. Więc zaczynamy, kochani, u was miesiąc luty, moje drogie raki, od ego. W innych kartach to jest diabeł. Więc teraz, czy od razu, od samego początku, czy kierujecie się za bardzo swoim ego, a nie intuicją? No, chyba raki tak by tego nie robiły. To znak wodny. Intuicję macie wspaniałą. Ale może być, że gdzieś patrzycie ciągle z pozycji, co ma sens, a co nie ma, zamiast kierować się sercem. Może czujecie, że albo bardziej myślicie, no bo to wszystko jest o myśleniu, nie czujecie, że jesteście w pułapce, że czegoś nie możecie, że chcielibyście osiągnąć, że marzycie o czymś, ale to jest nie dla was. Może za bardzo materialistycznie na coś patrzycie i myślicie: nie, nie mogę tego osiągnąć, bo mnie nie stać. A tymczasem są inne możliwości, jak naprawdę tego zapragniecie i poczujecie, żeby zrobić. Także może martwicie się, zamartwiacie się, albo wątpicie w siebie, więc boicie się czegoś, więc wiecie, to jest wszystko negatywne, to jest niska wibracja. Ale może też i macie kogoś, kto jest z wami, wokół was, kto ma taką energię. Co jeśli chodzi o miłość? Nowa miłość. Teraz, dla tych, co są w małżeństwie, owszem, może się pojawić nowa miłość gdzieś tam dla jednej czy dwóch osób. Ale to jest bardziej, chodzi o to, może być piesek, kotek, koń, to może być nowe hobby, to może być nowe zajęcie, nowa praca, odkrycie siebie, czego do tej pory o sobie nie wiedzieliście. Może być nauka nawet. Dla tych, którzy są wolni natomiast, nowa miłość nadchodzi. Też może to być jakieś zajęcie i hobby, ale widzę tu dla sporo osób nową partnerkę, partnera. I co? Czakra serca. Serce otworzyć na tę miłość. Też może być nie to, czego dokładnie się spodziewacie. Może gdzieś się zablokowaliście i mówicie: już ja tam nie wierzę w żadne miłości, jestem za stara, za stary, a gdzie mnie tam kłopot i mola na głowę? A-a. To zapowiada się piękna miłość, słuchajcie, więc serduszko otworzyć, oczyścić się, ok? I komuś się szykuje jakiś prezent. Albo będziecie kupować prezent, słuchajcie, a dla innych otrzymacie jakąś wiadomość, informację. Jeżeli pójdziecie, czy ofiarujecie prezent? No akurat tak się składa, że oprócz serduszka, to są też i moje urodziny. Więc ryby i wodniki obchodzą w tym miesiącu urodziny. Więc jeżeli będziecie zaproszeni, idźcie. Okay, bo możecie czegoś się nagle dowiedzieć, dostać olśnienia. I mówią anioły: koniecznie sięgaj po gwiazdy. Czyli jednym słowem, twoje myślenie było stanowczo za niskie. Za mało chciałaś. Marzyłeś o czymś, ale nie wierzyłeś w to, że może się stać. Więc czas podwyższyć poprzeczkę, bo możesz o wiele więcej, niż się nawet spodziewasz. I znowu, to, że się boisz, to, że nie jesteś pewna czy pewny. Więc ta, widzę, że was ta energia otacza. Popatrzcie tylko na tego anioła. Więc dla jednych będzie tak, już słyszę, że wy sami nie wierzycie w siebie, albo boicie się sięgnąć po swoje marzenia, czy powiedzieć coś, wypowiedzieć,
bo co inni powiedzą, albo czy ja się sprawdzę, inni są ode mnie lepsi, bo się porównujecie do kogoś, ok? Natomiast będą i tacy wśród was, gdzie będą mieli otoczenie, które zechce podciąć wam skrzydła i powiedzieć, ty sięgasz po to? No chyba żartujesz, ty sobie z tym nie poradzisz. To jest wszystko nieprawda, to są właśnie te niskie wibracje wokół was. Ta negatywność, ta toksyczność, więc bum, odcinamy się od tego, kochani, ok? Życzę cudownego miesiąca i zapraszam na Vimeo On Demand, jeżeli macie większe potrzeby zdobycia więcej informacji, szczególnie jeśli chodzi o serce, bo to takie będzie czytanie, już mi to było powiedziane. A teraz moje kochane lwy, co dla was? Moje drogie, najdroższe lwy, co dla was? Odkryjmy i będziemy zaraz mówić, moi drodzy subskrybanci, bęci. Zawsze słuchajcie, słuchajcie początku. Zawsze, a zawsze. Bo to były panie spod znaku lwa, które pytały, a gdzie jest lew. Więc po to jest ten początek w pierwszej części, żeby wszystko usłyszeć, co mam do powiedzenia. Bądź kreatywna, kreatywny. To jest trójeczka, to jest cesarzowa. Ona jest kreatywna, ona jest piękna, ona wie, kim jest, ona wie, czego chce od życia, ona wie, w którą stronę idzie. I trójka, przemów. Przemów, powiedz coś. Wypowiedz się. Także jest jakiś związek, tu może być, słyszę, z rodzeństwem. Mogą oni tu odgrywać jakąś rolę w tym miesiącu. A także czas już coś rozpocząć. Pokazać, jak bardzo jesteście kreatywni. W roku uniwersalnym numer 3. Widzicie? To jest trójka. A więc czas wreszcie robić coś. Nie tylko mówić, chciałabym, próbuję. Zacząć coś robić. Czas na akcję. Bo jeżeli zaczniesz, będzie z tego sukces. Teraz, jeśli chodzi o związki, pięknie, podróż poślubna, honeymoon, więc jeżeli to jest wasza podróż poślubna, gratuluję. Jeżeli pobieracie się, gratuluję. A co dla niektórych po prostu postanawiacie z okazji Dnia Serduszka, wybrać się gdzie jest ciepło, gdzie jest pięknie, gdzie jest romantycznie i to jest też cudowna sprawa. Ale dla większości, już obraz chcę od razu poprawiać, dla większości po prostu tak jak te moje serca z tyłu, kochani. Świętować miłość, znaleźć harmonię i balans, pogodzić się, zrobić coś dla siebie nawzajem dobrego, spędzić czas razem, tylko we dwoje, dla większości z was. Także życzę cudownego lutego i święta walentynek. Otworzyć się na nowe możliwości. Widzicie? Ona otwiera swoją czakrę kryształową i mówi, niech do mnie przyjdą wszystkie te wiadomości, te informacje, to, co chcę osiągnąć, to, co do siebie przyciągam. Więc, kochani, otwieracie się na nowe rzeczy. Komu trzeba przebaczyć? No to wiecie, przebaczyć to już trzeba, to stara historia, bo blokujemy się, kiedy nie przebaczamy, kiedy trzymamy zadrę w stosunku do kogoś. Więc mówi wyraźnie anioł, trzeba pozbyć się tej starej energii, tej zawiści, tej zazdrości, tego, co już absolutnie nie służy, tej niechęci może do kogoś. I dopiero wtedy spełnią się twoje marzenia. Więc to jest to otwieranie. Przebaczacie i otwieracie się na zupełnie coś nowego. No i mówią, hej, tak jak delfiny lubią się bawić, tak i dla ciebie, drogi lwie, czas się zabawić, czas mieć radość. Dopiero było zaćmienie, kiedy to robię, to akurat w tym czasie zaćmienie księżyca we lwie. Więc może za długo byliście, kochani, poważni, ok? Za poważni, trzymaliście się w tej starej energii, a czas się puścić tej kierownicy, słuchajcie. I wreszcie uwierzyć w siebie i cieszyć się z tego życia i bawić się i szerzyć to piękno światło.
Kiedy myślicie, myślcie o sobie i o wszystkim, o całym swoim życiu bardzo pozytywnie. To jest podstawowa, korzenna czakra. Czy mówicie o domu, o karierze, o rodzinie, o miłości, o partnerach, finansach. Mów tak. I wiedząc, rozumiejąc, że to do siebie przyciągasz. Więc jeżeli będziesz narzekać, będzie jeszcze gorzej. Jeżeli będziesz mówić pozytywnie i wierzyć w to, będziesz do siebie przyciągać to, co najlepsze. No kochani, życzę cudownego miesiąca. Piękne czytanie, moje kochane lwy. I sięgamy po pannę, panienkę. A co dla Was, kochani? Ślicznie, ślicznie, pięknie. Słuchajcie, wow, te czytania są naprawdę ekstra. Więc Wy zaczynacie i zawsze mówię, słuchajcie początku. Słuchajcie początku, zanim zrobicie nawet jakiś wpis, a poza tym była specjalna wiadomość na początku, więc zachęcam, a także w imię na Andyment, ponieważ tam będzie o miłości, o tym, co ważne na luty, z uzdrawianiem. Okay? Tu jest otwórz swoje serce na miłość, kielich miłości, więc wiecie, moje drogie panny, Wam tutaj sądzona jest miłość do siebie, do innych, do świata, do tego, co robicie, do tego, by kochać swoje życie. A jakiż to może być piękniejszy miesiąc niż luty? Miesiąc miłości, miesiąc serca, otwartego na wszystko. Więc część z Was znajdzie miłość. Część z Was dostrzeże piękno w tym związku, w którym jest. Część dostrzeże prawdę, dlaczego do tej pory to nie działało. I to będzie też taka eureka moment. Część z Was pogodzi się, postanowi wrócić do siebie, bo dostrzeże po przebudzeniu, no i faktycznym przebudzeniu dla niektórych. Wow, to było cudowne. Co ja myślałam? Albo co ja sobie wyobrażałam? Więc czy to będzie przebudzenie w związku, czy przebudzenie odnośnie związku i swojego życia, ale... To jest piękna energia, otwarte ramiona. I mówią anioły do spraw miłości, do spraw romantycznych, że jest bezpiecznie kochać. Nie bój się miłości, otwórz się na miłość. Może, moje drogie panny, byłyście trochę zamknięte, zamknięci na to, czy faktycznie może ta miłość przyjść, na to, czy faktycznie to jest możliwe, czy nie, ale to jest możliwe, otworzyć swoje serce. Tylko na miłość, bo wszystko inne już dzisiaj, kochani, nie ma sensu. No i co? Błyszcz, błyszcz, błyszcz. To jest słońce. Przychodzi mi od razu 19. To jest rok 2019, więc dla Ciebie, panno, już się zaczyna w tym miesiącu czas na to, żeby wreszcie otworzyć ramiona, tak samo jak i ona otwiera tutaj. Być sobą. Błyszczeć. Pokazać się. Słońce to jest jedna z najlepszych wiadomości w całym tarocie na przykład, a tu jest lśnij. Bądź sobą, autentycznymi sobą, kochani. Jeżeli macie córkę, może ona odegrać ważną rolę w Waszym życiu, może Wam coś podpowiedzieć, możecie uzyskać jakąś informację, ale to może być także i ktoś zupełnie inny. Córka kogoś innego, dziewczynka. Szczególnie tu słyszę, no, albo mniejsza, albo nastolatka, że może powiedzieć, bo to jest ta nowa energia, coś, co nagle Was przebudzi do Waszej własnej prawdy. Podpowie coś, zrozumiecie coś. A więc trzymać się blisko, słuchajcie, młodych. No i poświęcić czas przyjaciołom, znajomym, jeżeli nawet nie macie partnera, partnerki, ale... spotkać się i czcić to, ten miesiąc miłości, bo to jest nie tylko dla mnie jeden dzień, słuchajcie. Dla mnie to jest cały rok. Trójkę? Oczywiście, że tak. I my tej miłości i harmonii potrzebujemy, bo zmiany w tym roku będą olbrzymie. Więc nastawić się z góry na to, że będzie pięknie, wspaniale, spotkać się z tymi, którzy rezonują, pocieszyć się, pośmiać, pożartować, powygłupiać. I dlaczego nie? Tak robią dzieci i czują się doskonale. No i proszę, jakby tego mało było. Bawić się
śpiewać i tańczyć, mówią anioły. Więc może się zasiedzieliście, moje drogie panny, troszeczkę, co? Dużo było spraw, czy to rodzinnych, czy w pracy, w biznesie i tak troszeczkę się ulgnęło gdzieś tam i zapomniało o tym, że jeszcze trzeba z tego życia korzystać. Trzeba się bawić, trzeba się otworzyć na to piękno, a nie siedzieć w tym, co podają w wiadomościach i gdzie człowiek jest wiecznie przygnębiony. Okay? Więc bardzo pozytywne wiadomości. Życzę Wam, kochani, wszystkiego naj, buziaczki i do kolejnego razu.